Cześć, czołem, z tej strony Fisher, a to jest mój kolejny odcinek z Prison Architect. I w dzisiejszym odcinku w ogóle musimy zacząć od tego, że jak pewnie zauważyliście, zagrożenie jest na najwyższym poziomie. Pewnie nie zauważyliście, ale co z tego? I czym to jest spowodowane? Tym, że... Nie wiem... Chyba ostatnio pokazywałem, co się tu stało. Tak, pokazywałem na pewno. Tak właściwie to zaczęli mi robić bunt straszny i w ogóle. Ale co jeszcze? Do mojego więzienia przybył legendarny więzień, czyli no... Czyli taki, który ma wszystkie najbardziej zrypane cechy, jakie mogą być. Czyli niezwykle silny, niezwykle agresywny, stoik, niezwykle szybki i członek gangu jeszcze na dodatek. Więc no... Jest ciężko, będzie ciężko to ogarnąć. Co tam jeszcze? No i bardzo dużo osób mi ogólnie poginęło. Więc co, po prostu zacznijmy. W dzisiejszym odcinku w sumie na razie nie wiem, co byśmy mogli zrobić. Ale... Nie stać mnie, żebym zrobił sobie tutaj kolejną kuchnię i kolejny blok. Co zrobiłem? Zakończyło mi program, który... Tutaj było do zrobienia całe... Jak to się nazywa, Boże? Blok więzienny nowy. Czyli to chyba był blok więzienny C, z tego co dobrze pamiętam, albo D. Zresztą zaraz wam powiem. Ale chyba D. Nie, dotacje. Tak, czemu ja ciągle chcę mówić vlog? Blok więzienny D. I co sobie odblokowałem? Znaczy, odblokowałem. Co sobie wziąłem za nową dotację? Wziąłem sobie długoterminową inwestycję z takiego względu, że to na pewno po jakimś czasie mi się tam zwróci. I to na pewno w miarę szybkim czasie zrobię. A na przykład program nauki stolarstwa, no... Ile my to już mamy? Ze 5-8 odcinków? Jak nie więcej. Resocjalizacja poprzez edukację już jest też z 5-8 odcinków. Bo nie chcą mi zrobić którego ogólnego zakresu edukacji. No niestety. A było parę osób, które by mogły to zrobić. Chyba sobie muszę tego personel powiększyć o 5 strażników nowych. Niech się zajmują tutaj tym wszystkim, bo jest masakra, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i w ogóle. Kolejne zdjęcie naczelnika. Co jeszcze? Takie ogłoszenie dla was. Jeżeli macie jakieś więzienie, jeżeli w ogóle gracie w Prison Architect i macie jakieś więzienie, które byście chcieli, żebym nagrał z niego tryb ucieczki, na przykład, to możecie go podsyłać, nie wiem, na moją skrzynkę mailową fishutv@gmail.com i ja tam się postaram nagrać to, jeżeli macie jakieś ciekawe więzienia, jeżeli w ogóle budujecie takie rzeczy. Więc, no, polecam, jeżeli chcecie zobaczyć swoje więzienie na tym, na odcinku jakimś, bo mam zamiar właśnie, jak skończę to więzienie, to na pewno zacznę nagrywać tryb ucieczki z niego, a myślę, że pomiędzy tymi seriami mógłbym nagrać coś właśnie z trybu ucieczki jakiegoś więzienia od widza na przykład, jeżeli takowe macie. Co dzisiaj? Dzisiaj. Zaplecze coś nowego? Nie. Bo właśnie, był jakiś nowy update i nie zdążyłem ogarnąć, co dodali. Tu nic nowego. Pralka, to nic nowego. No nie, tutaj widzę, że nic za bardzo nowego nie dali. Co jest? A, bo mi brygadzistę zabili, no tak, zapomniałem. Dobra, jest brygadzista. Zapomniałem, że mi brygadzistę zabili. Przez przypadek. Tak, na pewno przez przypadek, na pewno. Mhm. Coś w biurokracji nowego? Nie. Nie wiem, co oni dodawali w tym...
nowym update'cie. Tu nic nowego. Tu też nic nowego. Tu też nie. 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 Most logiczny. To był wyłącznik czasowy. Drzwi to też już było. No nie wiem, jakby to miało działać. Znaczy działać. Co by mogli dodać? Na razie nic tu nie widzę. Może tutaj coś? Tu nie. Tu także nie. 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 Właśnie, popatrzmy sobie, co oni tu chcą robić. Z edukacji ogólnej nikt nie chce. Farmakologiczne leczenie i uzależnienia od narkotyków też nikt. Znaczy, jest parę osób. Przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego. Myślę, że będzie parę osób. Odwołanie od kary śmierci. O! O, 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 o! Chwila. Moment. Bo znowu nie dostał możliwości kary, usunięcia kary śmierci. Chwila, zobaczymy. Gdzie on tu jest? Tu. Dobra. Mam cię. Zleć egzekucję. Dopuszczana przez rząd moc wyroku. 10%. Okej, okay, czyli w sumie możemy zrobić mu już egzekucję. Czyli co? Jutro rano, tak w godzinach 6, myślę, że będzie można zrobić egzekucję. Co tam znowu? Media wszczęły kampanię przeciwko udogodnieniu dla więźniów. No, czyli jak zwykle. O Jezus Maria, znowu. No to przynajmniej lepsze niż to. Bo mam tylko jeden telewizor chyba, czy dwa? Nie, dwa telewizory, dobra. Zdemontuj. To zdjęcie kolejne, które już mam. Muszę w końcu kampanię dokończyć. Bo nigdy nie mam czasu, żeby to zrobić. Tu by się przydała im jakaś podłoga lepsza. Myślę, że z drewna można im tu zrobić podłogę. Aczkolwiek to będzie sporo kosztować, ale myślę, że się opłaci. Przynajmniej dla nich. Dobra. Coś jeszcze? Niedługo zaczniemy właśnie tak robić z tymi podłogami i tak dalej. Ale, znaczy tak. Podłogi zostawmy sobie na sam koniec, tak wiecie, bo w sumie na razie podłogi nie są aż tak bardzo wymagane. A pierwsze co bym chciał zrobić to właśnie te bloki więzienne wszystkie, tylko niestety troszeczkę z kasą jest gorzej, ale to jeszcze nie jest aż tak źle. Co to jest? W ogóle patrzyłem gdzieś tam na tryb ucieczki u jakiegoś gościa na YouTubie. I powiem wam szczerze, że gdybym miał porównać dwie gry, bo jest gra The Escapist, myślę, że kojarzycie tą grę, bo sporo osób ją nagrywało, i Prison Architect, tryb ucieczki, to bardziej trudną do ogarnięcia grą i do ucieknięcia jest The Escapist, bo Prison Architect, z tego co widziałem, to jest banalnie uciec. Chyba, że się ma naprawdę ciężkie do przejścia więzienie. No to już jest troszeczkę problem. Ale tak to jest, no nie ukrywajmy, banalnie przejść to. Kiedyś wam to jeszcze pokażę. To tu wyłącz. Co tu jeszcze? Coś miałem powiedzieć. Ale chyba zapomniałem. A! Właśnie. Mam zamiar zrobić w tym tygodniu taki, nie wiem, czy mogę to nazwać mini-maratonem? Myślę, że mogę to zrobić, nazwać trochę mini-maratonem, dlatego, że chciałbym wrzucać przez ten cały tydzień, ponieważ już są wakacje i tak dalej, codziennie jeden odcinek z Prisona
I może jakby dało radę, to jeszcze bym wrzucał odcinek ze Star Warsów. Nie wiem, jakby mi to wyszło, ale myślę, że dałbym radę. Jakoś pomalutku dałbym radę. Bo nie mam za bardzo nic w tym tygodniu do roboty, więc myślę, że byłoby w miarę okej. Okay. Co my tu mamy? Straszny syf mam w magazynie. Część rzeczy by trzeba było wywalić. Trochę tutaj jest sporo tego, nie ukrywam. Mogę to sprzedać jakoś? Nie, nie mogę tego sprzedać. Tu follow wyrzuć. Czyli nie mogę tego zrobić. Przeszukaj, nie. Nie mogę tego sprzedać? Serio? Ale żałosny. Tak troszkę. W ogóle nie sprawdziłem, czy mikrofon mam dobrze. Troszeczkę za głośno. Przepraszam za wszelkie piski, jakie mają miejsce, gdy sprawdzam, czy jest dobrze mikrofon. No niestety tak mój mikrofon reaguje na manipulowanie tym. Proszę, jak to się nazywa? Kurde, pamiętałem, jak to się nazywa. Dobra, mniejsza. No, tym do zmienienia głośności mikrofonu. Dobra, myślę, że możemy zlecić już egzekucję. Okej. Okay. A więc tak. Robimy. Kai, on jest, tu jest. A więc zleć egzekucję. Wszczęto egzekucję. Zamykanie całego więzienia. Testowanie urządzeń. W ogóle nie wiedziałem, że to tak wygląda. Dojdzie do końca szybciej. Ale jak to nie może? Zwykły, otwarte. Błąd. Droga dojścia więźnia. Skazaniec nie może dojść z celi do komory egzekucyjnej. Ale jak to? Zwykły i zwykły. Zepsuło się. A nie, to nie te drzwi. Zwykłe. Ale jak to on nie może dojść? W sensie, że co, że tu nie ma dróżki poprowadzonej? Chwila. Anuluj. Moment. Materiały. Płyta chodnikowa. W sensie, że o to chodzi? O, zaczynają się już burdy. Jak zwykle.
Ile tam? 15 minut jest. W ogóle u mnie tak gorąco jest, że to jest masakra. Byście siedzieli tutaj, gdzie ja, to po prostu byście się ugotowali. Dobra, moment. Gdzie znowu mi biją? O, to on! Zleci egzekucję. Zobaczymy, czy to w ogóle jest... Nie no, ostatnio... Nie, chwila, coś tu jest nie tak. Moment. Egzekucja, no. A, bo... Dobra. Dobra, już wiem. Teraz. Dobra, bo było zamknięte. Okej. Fajnie jest to ogólnie zrobione. Powiem, ciekawie to wygląda. Aczkolwiek więźniowie się wkurzają przez to. I to mocno. A, jakiś ten. Jakiś gościu. Jakiś świadek Jehowy, czy co? Musimy w ogóle zatrudnić więcej tych więźniów z bronią, bo... No, się przydadzą. Po prostu się przydadzą. W którą stronę idzie? A, bo on jest zamknięty. Ciekawie to wygląda. Po raz pierwszy w ogóle widzę, jak to się robi. Bo nigdzie nie widziałem tego w żadnym tym. Na żadnym filmiku. U nikogo. A, nie może być prędkość większa niż 2. Okej. Trzeba pamiętać na przyszłość, żeby to robić w nocy. Bo więźniowie strasznie się wkurzają. Kiedyś... A nie, on nie jest zatrudniony, dobra. I uwaga! Gin.
Okej. I podsumowanie. Jej! Dostałem achievement. Don't put, put me in the chair? Nie wiem, jakoś tak. Egzekucja krzesłem elektrycznym więźnia Tim Bolton odbyła się zgodnie z planem o godzinie 13.56 w obecności świadków. Za wykonanie egzekucji placówka otrzymała standardowe wynagrodzenie w wymiarze 10 tysięcy! O kurde, panie! Faktycznie się opłaca. Dobra, już, ludzie, wyłaźcie to. Nie no, panie, za takie wyroki to, no... Sorry, ale... Coś za coś. Nie mam czasami tego? Jakiejś dotacji z tym związane? Nie, nad dietą więźniów. No nie powiem. Całkiem ciekawie to wyglądało. Naprawdę. Ja jestem ogólnie zaskoczony tym, jak to wyglądało, bo nie spodziewałem się, że to tyle rzeczy trzeba będzie zrobić. Gdybym wiedział, no to bym zrobił to późno w nocy, albo tam wcześniej rano, gdzieś o drugiej, czy coś takiego, zrobił te wszystkie przygotowania i tak dalej, a nie teraz. No ale no, no cóż, no tak bywa. Dobra, słuchajcie. Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zrobiliśmy sporo, znaczy sporo, zależy co rozumieć przez to. Po prostu uśmierciliśmy jednego więźnia, daliśmy im tutaj drewnianą podłogę, wyrzuciliśmy im telewizory i co jeszcze? I przyjęliśmy do więzienia legendarnego więźnia. Więc co? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia. No i cześć!